Dobre występy polskich drużyn w meczach eliminacyjnych. Mecz Manchester United z Real Madrid poprowadził Polak. Były zawodnik Czerwonych Diabłów dołączył do Śląska Wrocław. Bayern Monachium rezygnuje ze Szczęsnego i Dawida De Gea. Real Madryt interesował się Arkadiuszem Milikiem. Piłkarze Interu mają żal do Romelu Lukaku o jego dziecinne zachowanie. Arsenal pokonał Barcelonę, a UEFA nie zabroni Dumie Katalonii gry w europejskich pucharach, choć ku temu są przesłanki. Oficjalnie David Silva niestety kończy karierę. A Karim Benzema zaliczył pierwsze ładne trafienie w swoim debiucie dla Al-Ittihad na wagę wygranej. Siemano, ja jestem Mateusz, a to są osoby, które ostatnio do nas dołączyły. Bardzo dziękuję. Fanów piłki nożnej oczywiście zachęcam do ocenienia tego filmu. Ostatnio zostawiliście ponad 3000 łapek w górę, za co serdecznie dziękuję. A Betfan dalej ma aktywną promocję, bonus 200%. Polega ona na tym, że wpłacacie na przykład 150 zł, a gracie za 450. Aby z tej promocji skorzystać, pamiętajcie o kodzie Landry, a szczegóły i cały regulamin promocji macie na dole w opisie. Każdemu stałemu i nowemu widzowi życzę miłego dnia i zapraszam do oglądania. Dzisiaj zaczynamy od naszej ojczystej piłki nożnej, która wczorajszego dnia wstydu na pewno nam nie przyniosła. Pogoń Szczecin w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy zagrała z Linfield i pewnie wygrała 5-2. Dla portowców trafią m.in. Grosicki, Malec czy Fornalczyk, a co więcej mecz rewanszowy odbędzie się w Szczecinie. Tak więc awans do dalszej rundy w 99% jest tylko formalnością, choć jak wiemy piłka nożna już nie takie rzeczy widziała. Nieco gorzej zaprezentowali się piłkarze z Poznania, ale oni także swój pojedynek wygrali. Również mierzyli się w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy i wygrali 3-1 z drużyną Żar Gliskowno, czyli ekipą z Litwy. W pierwszej połowie był prawdziwy koncert, ale po zmianie strony nie było już takiego pędu na bramkę rywali i kolejorz dał sobie strzelić gola. Lech zagrał u siebie, tak więc na mecz rewanżowy fani będą musieli jechać dopingować do Kowna, aby tam nie było niespodzianki. Gorzej od Pogoni czy Lecha zaprezentowała się niestety Legia Warszawa. Jednak pozytywem jest to, że pokazali wolę walki i grę do samego końca. W eliminacjach do Ligi Konferencji Europy rywalizowali podobnie jak ekipa z Poznania na wyjeździe. I choć po dwa zremisowali z Ordabasem Szymkent, to przegrywali nawet 2-0. Zaledwie 13 minut potrzebował kazachski zespół, aby wyjść na prowadzenie. A chwilę po zmianie strony dołożyli kolejne trafienie, co sprawiło, że Legia była w naprawdę bardzo złej sytuacji. Udało im się jednak podnieść i na 4 minuty przed końcem tego meczu było już po 2. Tamtejsze media twierdzą jednak, że w tym meczu doszło do wielkiego skandalu, ponieważ arbiter w tej sytuacji nie przerwał gry, gdy to jeden z gospodarzy padł w polu karnym. Mecz chwilowo został przerwany, ponieważ kibice byli wściekli i butelki czy też inne śmieci wrzucali na murawę. Rozpoczęły się ciekawe pojedynki na przedsezonowym tournée, a jedną z takich rywalizacji na pewno była ta pomiędzy Realem Madryt a Manchesterem United. Ekipa z Hiszpanii ostatecznie wygrała 2-0, po tym jak w pierwszej części meczu Jude Bellingham szalubował André Onane, a pod sam koniec tego meczu bramkarz Manchester United przepuścił kolejną piłkę, po tym jak Joselu uderzył z przewrotki. Jest on w tym momencie na wypożyczeniu, ale myślę, że taką postawą zagwarantował sobie ostateczny wykup. Choć ma już 33 lata i pewnie ostateczna decyzja o tym, czy zostanie w Realu Madryt, będzie zależna od jego stanu zdrowia. Co do Bellinghama, to było to jego debiutanckie trafienie. A co ciekawe, to w składzie ani tym przedstawionym przez Carlo Ancelottiego, ani Erika Ten Haga nie było żadnego Polaka. To pomimo tego jeden Polak biegał po murawie. Arbiter Łukasz Pala w roku 2015 wyjechał do Stanów i tam zrobił karierę bardzo szybko. Rok temu było mu dane poprowadzić pierwsze spotkanie MLS, a teraz posędziował sparingowy mecz, ale wielkich klubów, Manchester United i Realu Madryt. Tak więc wielkie gratulacje. W kolejnym spotkaniu Czerwone Diabły czekają na Borussię Dortmund, a Real Madryt zagra z FC Barcelona. Prawdziwi kibice Manchester United na pewno będą musieli kojarzyć nowego piłkarza Śląska Wrocław. Cameron Borthwick-Jackson właśnie dołączył do polskiej ekipy, a jeszcze kilka lat temu był wielkim talentem i nadzieją na lewą obronę Czerwonych Diabłów. Niestety nie udało mu się spełnić pokładanym w nim nadziei. I tak Manchester zamienił na Wrocław, ale przynajmniej będzie miał przyjemność żyć w pięknym mieście. Cameron ostatni mecz rozegrał w styczniu tego roku, a z Manchesterem United pożegnał się w roku 2020 jako wolny zawodnik.
zawodnik. Choć niemiecki dziennikarz Florian Plettenberg początkowo informował o zakontraktowaniu przez Bayern Monachium Wojciecha Szczęsnego, to niestety w tym momencie z tych słów się wycofuje. Twierdzi, że zainteresowanie Polakiem nie jest dla nich priorytetowe i będą szukać dalej. Jednak Gwiazda Południa nie jest także zainteresowana Dawidem De Gea, który podobnie jak Szczęsny nie jest dla nich priorytetem, choć Hiszpan w tym momencie jest wolnym zawodnikiem po tym jak opuścił Manchester United. I co może kusić wiele klubów, to wystarczy opłacić tylko jego umowę. Co więcej, to niemieckie media informują, że Jan Sommer do końca okienka transferowego ma opuścić Gwiazdę Południa. Tak więc w Monachium, jeżeli nikogo nie kupią, to pozostanie Manuel Neuer i juniorzy. Dyrektor Juventusu powiedział kilka ciekawych słów o kontuzji Arkadiusza Milika i o tym, jak te urazy wpłynęły na jego karierę. Gdyby nie zerwał więzadeł, grałby w Realu Madryt, mógł tam trafić, zainteresowanie było spore. Pierwszy sezon we Włoszech rozpoczął przecież kapitalnie, w dwóch meczach Champions League strzelił 3 gole, a w lidze dwukrotnie popisywał się dubletem. Nie zapominajcie, że to ja ściągnąłem go do Włoch. Arek Milik w Realu Madryt to byłoby wielkie wydarzenie dla polskiej piłki nożnej, zapamiętane na bardzo długo. Szkoda, że się niestety nie wydarzyło, no i pewnie nigdy nie wydarzy. Cristiano Ronaldo dalej pozostaje bez zdobyczy bramkowej na przedsezonowym tournée. Al Nassr zmierzyło się w kolejnym meczu sparingowym, tym razem z Interem i po raz drugi zremisowali. Pojedynek zakończył się wynikiem po 1, a Portugalczyk nie wpisał się na listę strzelców. Był to drugi remis Al Nassr po bezbramkowym spotkaniu z Paris Saint-Germain. A skoro już powiedzieliśmy o Interze, to koledzy nie ukrywają żalu do Romelu Lukaku. Przypomnijmy, że belgijski napastnik pożegnał się z klubem i z kolegami w konflikcie. Choć po wypowiedzi Lautaro Martineza wydaje mi się, że słowa pożegnał użyłem nad wyraz. Ku, to mnie zasmuciło. Próbowałem do niego zadzwonić i nigdy mi nie odpowiedział. To samo zrobił z innymi kolegami. Po tylu latach spędzonych razem jestem rozczarowany. Za pieniądze można kupić naprawdę wiele rzeczy, ale czegoś takiego jak klasa niestety nie. Albo istety. FC Barcelona towarzysko zmierzyła się z Arsenalem i przegrała. W tym meczu padło aż 8 goli, a kanonierzy zwyciężyli 5-3. Bramkę dla Dumy Katalonii zdobył Robert Lewandowski, który otworzył wynik tego meczu. W minucie 34 trafił Rafinha i zdobył on gola po bezpośrednim uderzeniu z rzutu wolnego. I co najciekawsze, to było to pierwsze trafienie FC Barcelony zdobyte ze stojącej piłki od 816 dni. Poprzednia bramka zdobyta bezpośrednio z rzutu wolnego padła 2 maja 2021 roku, kiedy to jeszcze na Camp Nou występował Leo Messi. Wtedy Argentyńczyk pokonał bramkarza Walencji. A co do samego meczu Arsenalu z Barceloną, to mnie jako fana angielskiej piłki taki wynik meczu po prostu cieszy. Co prawda to był tylko sparring, ale jak kilka lat temu ktoś powiedziałby, że Arsenal pokona Barcelonę, to zostałby wyśmiany. Tak samo prawdopodobnie zostałby wyśmiany ktoś, kto uważał, że UEFA na poważnie podejdzie do sprawy FC Barcelony i tego, że płacili sędziom. Sprawa Negreiry kilka miesięcy temu wzbudziła wiele emocji i tak naprawdę to wzbudza nadal, choć w tym momencie każdy się z tym obył i nie budzi to już takiego wielkiego poruszenia. W każdym razie UEFA bacznie badała całą sprawę, co również robiła hiszpańska prokuratura. Wczoraj, czyli w czwartek, jednak poinformowano, że Duma Katalonii może uczestniczyć w europejskich pucharach w obecnym sezonie, co nie było takie pewne. Osobiste moje zdanie jest takie, że co by się nie działo, to UEFA i tak Barcelony nie wykluczy. Jest to po prostu za duży klub, który ma za duże znaczenie. Musiałoby dojść do tego, że dowody na ustawianie meczów czy też przekupowanie arbitrów byłyby tak niezbite, że po prostu w tym momencie nie byłoby już innego wyjścia. Sprawa w tym momencie jest zawieszona, ale ponoć w każdej chwili można ją odwiesić i prowadzić całe dochodzenie ponownie, ale pewnie stałoby się to tylko po to, aby zadowolić opinię publiczną i pokazać, że cokolwiek w tej sprawie się robi. David Silva oficjalnie kończy karierę. Na jego mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, gdzie tłumaczy powody takiej nagłej decyzji. W skrócie jest to efekt jego walki z kontuzją. Dokładnie to na jednym z treningów zerwał więzadła, a jego wiek niestety nie pozwala na szybki, efektywny i co najważniejszy, bezpieczny powrót do gry. Odnowienie kontuzji po tym, jakby wrócił do piłki, byłoby bardzo prawdopodobne, a to oznaczałoby kolejne miesiące, jak nie lata przerwy. Wystarczy spojrzeć na to, jak długo czekamy już na Jakuba Modera i o ile on jest od niego młodszy. Karim Benzema przywitał się z kibicami w wielkim stylu, zdobywając gola w swoim pierwszym meczu dla Al Ittihad. Jego drużyna mierzyła się z Esperance Tunis, czyli ekipą z Tunezji, i grali im o jakiś tam klubowy puchar. To co prawda mało istotne, ale Karim załadował pięknego gola z dystansu, który zapewnił wygraną jego ekipie. Na dziś to koniec, dzięki za oglądanie, koniecznie ocencie ten film i subskrybujcie kanał, będzie mi bardzo miło. Zachęcam do sprawdzenia poprzedniego filmu, między innymi o
dwóch trafieniach Leo Messiego. Dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!